Cześć, Michał Koper z portalu ringpolska.pl. Witam Was serdecznie, zapraszam na niedzielną prasóweczkę bokserską. Dziś będzie parę słów na temat lżejszych kategorii wagowych, a konkretnie na temat kategorii piórkowej, bo właśnie w tej wadze wczoraj w Nottingham rozegrano pojedynek, który mimo że jest dopiero marzec, już może kandydować do tytułu walki roku 2022. Mam tutaj na myśli starcie Lee Wooda z Michaelem Conlanem o tytuł zwykły federacji WBA. Zwykły, no bo super czempionem WBA w piórkowej jest Leo Santa Cruz. Michael Conlan to jest ten pięściarz, który zasłynął niedawno, podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w roku 2016, tym, że pokazał sędziom środkowe palce, niezadowolony z werdyktu podczas jego walk. Natomiast 4 lata wcześniej na Igrzyskach w Londynie zdobył medal brązowy, także przychodził na zawodowstwo taki owianą aurą tej popularności dużej po tych środkowych palcach, no i jeszcze jako utytułowany pięściarz amatorski, czy jak to się mówi teraz, olimpijski, no i po wielu wygranych walkach zawodowych, takich rankingowych, doszedł właśnie do walki o mistrzostwo zwykłe WBA z Lee Woodem. Lee Wood w swoim poprzednim pojedynku pokonał faworyzowanego Shukana, no i teraz wychodząc do Michaela Conlana znów był underdogiem, no bo bookmacherzy nie mieli wątpliwości, że Conlan jest faworytem, na niego zakłady wynosiły 1,4 tak przeciętnie, a na Lee Wooda 7,0. Tak, mniej więcej, także 7, taki przeciwnik 7 w przypadku walki bokserskiej to oznacza dosyć poważnego underdoga. No i w zasadzie od pierwszego gongu walka przebiegała tak, jak przebiegać miała. Michael Conlan miał przewagę już w pierwszej rundzie, rzucił Wooda na deski, poustawiał go sobie po swojemu. Po tym knockdownie w pierwszej rundzie, w kolejnych starciach też miał przewagę. Natomiast Lee Wood, niesiony dopingiem swojej publiczności, bo walka była rozgrywana w Nottingham, to jest ziemia, to jest miejsce Lee Wooda, napierał cały czas, no i ten jego napór przyniósł skutek w rundzie 11. Gdy wydawało się, że Michael Conlan jest już w drodze po ten mistrzowski pas w 11 rundzie, wymiana w wymianie, nadział się na cios i padł Michael Conlan na deski. Oczywiście on, może nie oczywiście, ale tak było. I on i jego narożnik reklamowali, że było to poślizgnięcie, ale żadnego poślizgnięcia tam nie było. Wszedł czysty cios, czego dowodem był potem przebieg rundy w 12, w której Lee Wood naciskał dalej na Conlana, złapał go kilkoma mocnymi ciosami przy linach i Michael Conlan już po tych ciosach był taki nieprzytomny, przechylił się do tyłu i przez liny wyleciał poza ring i sędzia ringowy nawet go nie liczy, bo on już w słabej kondycji, nieprzytomny, poza ring wypadł, dodatkowo jeszcze doszedł do tego upadek na glebę, no i orzeczono techniczny knockout na rzecz Lee Wooda. Lee Wood po raz kolejny sprawił niespodziankę, no, wygrał pas, obronił pas WBA. Konsternacja w hali była niemała, bo z jednej strony zwycięstwo faworyta miejscowej publiczności Lee Wooda, przy okazji zawodnika, organizatora gali, czyli Ediego Hernala, z drugiej strony widać było, że ten Michael Conlan, który walkę przegrał, jest w złym stanie, w złej kondycji, po tym jak wypadł z ringu, on był wycieńczony kompletnie i szybko po walce odwieziono go do szpitala. Na szczęście, jak się potem okazało, nic poważnego mu się nie zdarzyło. Natomiast w relacjach z walki, jak sobie przejrzycie zagraniczne portale, to obowiązuje taka narracja, że w zasadzie Michael Conlan miał zwycięstwo w kieszeni, jakimś tam jednym cudownym ciosem Lee Wood odmienił losy walki, bo inaczej walkę by przegrał. No nie do końca tak jest, bo na oficjalnych kartach punktowych po rundzie 11, no wiadomo, w połowie 12 rundy walkę przerwano, do 11 punktowano. Michael Conlan wygrywał na dwóch kartach jednym punktem, 104 do 103, na trzeciej 105 do 102, więc trzema punktami, więc gdyby Lee Wood tę 12 rundę nawet bez knockdownu żadnego wygrał, to byłby remis w tym pojedynku. Gdyby był ten knockdown, gdyby Michael Conlan za ring nie wypadł, albo powróciłby na niego, bo jest też taka możliwość, o tym za chwilkę powiem parę słów, no to przegrałby rundę dwoma punktami i tak by tę walkę przegrał, zwycięzcą byłby Lee Wood, także no nie do końca, bez względu na to, jaki obraz walki był w ringu, to na kartach punktowych niekoniecznie przed tą 12 rundą Michael Conlan był takim pewniakiem, także to była przynajmniej na kartach punktowych walka bliska. No ale słuchajcie, po co karty punktowe? Solą boksu są nokauty, nie ma co gadać, jak było na kartach punktowych, ważne jest, kto walkę wygrał przez nokaut, to jest taki bezdyskusyjny sposób zwycięstwa. Mi ta walka przypomniała trochę historię sprzed lat, jeden z moich ulubionych pięściarzy Shannon Briggs mierzył się kiedyś w walce o pas WBA z Siergiejem Liachowiczem i tam też właśnie w 12 rundzie takiej sztuki dokonał, czyli wyrzucił Liachowicza za
Liny, pewnie starsi kibice to pamiętają, jeśli nie oglądaliście tej walki, chociażby ten knockout kończący walkę w starciu Briggs kontra Ljachowicz sobie. Zobaczcie, tam Ljachowicz nie wypadł całkowicie na ziemię, tylko upadł na taki stolik sędziowski, który był przed przy ringu umieszczony. Ale i tak sędzia nie liczył, walkę przerwał i był techniczny knockout na korzyść Shannona Briggsa, który zdobył pas WBO kategorii ciężkiej. Teraz przy okazji taki wątek edukacyjny tego odcinka. Co się dzieje? Co mówią przepisy? Co ma zrobić sędzia w przypadku, kiedy pięściarz wypada za ring? Bo to wypadnięcie za ring niekoniecznie oznacza koniec walki. Można pięściarza liczyć i to w dodatku nie do 10, a do 20. I rozpatrzymy sobie takie trzy możliwe sytuacje, trzy scenariusze. Po pierwsze, scenariusz, w którym zawodnik wypada za liny po czystym ciosie, tak jak w przypadku walk Briggsa czy Wooda. Wówczas sędzia ringowy, o ile widzi, że ten wypadnięty zawodnik chce na ring powrócić, jest przytomny, liczy do 20, czyli do 20 sekund umownie, czyli tych 20 wyliczeń ma ten pięściarz, który na ring powraca, żeby przyjąć postawę, pokazać, że boksować musi. Takie przymusowe liczenie jest, jak już zacznie sędzia liczyć i widzi, że zawodnik się gramoli, do 18. Normalnie to jest do 8 i 10, a gdy za ring wypada, to do 18 i 20, jeśli zawodnik ten wypadnięty do 20 sekund, czy do 20 wyliczeń powraca, przyjmuje pozycję, sędzia uznaje, że może boksować dalej, to walka toczy się dalej i po prostu jest odejmowany jeden punkt za knockdown, tak jakby to był normalny knockdown. Inaczej ma się sytuacja w przypadku, kiedy zawodnik wypada po nieczystym zagraniu swojego rywala, no i wówczas ma trzy możliwości sędzia: albo może zabrać jeden punkt, albo dwa w przypadku, kiedy uzna, że to jest jakaś, że wystąpi jakaś kontuzja czy uszczerbek na zdrowiu taki istotny jego zdaniem, i może też zawodnika tego faulującego zdyskwalifikować. Oczywiście ten zawodnik, który z ringu wypada, ma czas taki przyznany przez sędziego na to, żeby do siebie dojść. I jeszcze jest trzeci scenariusz, kiedy zawodnik wypada z ringu w przypadkowy sposób. Ciężko sobie to trochę wyobrazić, ale można sobie na przykład wyobrazić sytuację, kiedy, nie wiem, potknie się, wyleci za linę, czy tam jest jakiś klincz przy linach, no jeden zawodnik wypada taki no niezamierzony przez rywala i niespowodowany przez rywala moment wypadnięcia za liny. Wówczas no, po prostu sędzia musi ocenić, czy ten zawodnik, który wypadł za liny, jest w stanie walkę kontynuować, czy jest w pełni zdrowia. Jeśli nie, no to wtedy są dwie możliwości. Walka zakończyła się po rozegraniu czterech rund, wówczas mamy techniczną decyzję, albo przed zakończeniem czterech rund, wówczas orzekany jest no decision, czyli walka bez werdyktu. Także takie są możliwe scenariusze. To, że zawodnik wypada z ringu, w każdym razie to nie jest pretekst do automatycznego przerwania walki. Natomiast tutaj sytuacja była jasna. Michael Conlan już jeszcze będąc w obrębie ringu był nieprzytomny i po prostu nie nadawał się do dalszej walki, więc sędzia nie liczył, od razu orzeczono techniczny knockout. Jeszcze zapomniałem powiedzieć o jednej sytuacji. To już nie jest sytuacja, kiedy zawodnik wypada poza ring całkowicie, ale poza liny, czyli trzyma się jakby na tej macie ringu, ale jest poza liniami. Wówczas oczywiście jest, obowiązuje to liczenie do 10. Musi się jakoś przegramolić przez tę linę, nie musi wchodzić na ring, tylko przez linę się przesmyknąć i wówczas jest normalne liczenie do 10 i tam do 8. Takie obowiązkowe w tej całej sytuacji, w tym zamieszaniu, które było na hali w Nottingham, warto pochwalić postawę Eddiego Hearna i Lee Wooda, którzy Lee Wood, zwłaszcza na początku było bardzo się cieszył ze zwycięstwa, ale potem jakby uspokajał wszystkich i mówił, że bardzo się martwi o stan zdrowia swojego rywala. Dla Eddiego Hearna to zwycięstwo miało też taki podwójny smaczek, bo on wcześniej wygrał przetarg na organizację tej walki z Bobem Arumem, czyli z promotorem Conlana, więc tutaj nie dość, że wygrał przetarg, to potem jeszcze wygrał walkę. Natomiast jeśli chodzi o Michaela Conlana, ważna sprawa, jest cały, jest zdrowy. Już potem parę godzin później na Twitterze napisał, że chce rewanżu, dodał do tego taką emotikonkę z uśmieszkiem. No i co ważne, dzisiaj pięściarze już normalnie na pozycji stojącej, nie w żadnym szpitalu przy łóżku, spotkali się, uścisnęli ręce i jest wszystko ok. Co dalej z Lee Woodem? No, w zasadzie Federacja WBA zapowiadała, że będzie teraz zarządzała w myśl swojej takiej
idei, żeby ograniczyć liczbę mistrzowskich pasów, zarządzi walkę super czempiona Leo Santa Cruza ze zwycięstwem tego starcia Conlan Wood, czy w tym wypadku z Lee Woodem, no i wyłoni się w ten sposób prawdziwego mistrza WBA w piórkowej. Natomiast pamiętajmy, że za dwa tygodnie jest walka o pas IBF pomiędzy Kiko Martinezem i Joshem Warringtonem, no i to też byłaby taka fajna unifikacja na Wyspach Brytyjskich, IBF kontra WBA, chociaż niepełna unifikacja, bo ten pas jest WBA wicemistrzowski, także zobaczymy, poczekamy co dalej. Wydawałoby się, że najrozsądniejsze byłoby tutaj starcie takiego bezdyskusyjne mistrzostwo WBA w wadze piórkowej, ale pożyjemy, zobaczymy i przechodzimy sobie teraz do Polski, z ziemi angielskiej do Polski, również kategoria piórkowa, ale wydaje się kompletnie inny sport, inna dyscyplina, inny poziom i inna przede wszystkim stawka walki. Kamil Łaszczyk stoczył kolejny pojedynek w miniony piątek na gali Mateusza Borka, no i walkę wygrał. I w zasadzie tyle można o tym pojedynku powiedzieć, oprócz tego jeszcze dodać, że w drodze po zwycięstwo padł na deski. Rywal zupełnie przeciętny, kolejny zawodnik do rekordu Kamila. Jest warto zauważyć, że tym razem ten zawodnik faktycznie do rekordu Kamila wskoczył, bo taka sztuczka stosowana ostatnio na polskich ringach w związku z tym całym zamieszaniem PUB kontra PWBZ, walkę sankcjonowała komisja austriacka, dzięki czemu można było, mimo że Kamil zostanie w rankingu EBU, wpisać tę walkę do jego rekordu boksek. No i Kamil Łaszczyk po długiej, długiej przerwie powrócił na boksek, natomiast sama postawa Kamila ogólnie na minus. Chyba Kamil się o to nie obrazi, bo sam dobrze wie, że słabo w tej walce wypadł. I to jest kolejny pojedynek, po którym widać, że jeśli Kamil nie notuje regresu, to przynajmniej można to śmiało określić mianem stagnacją. Ma już w tym momencie 31 lat. Ja pamiętam Kamila, pierwszy wywiad zresztą z Łukaszem Furmanem na Boxer.org jeszcze robiliśmy, gdy on walczył na jakiejś tam gali dzierżyniowej, chyba z udziałem Piotrka Wilczewskiego, aktualnego jego trenera. Wtedy Kamil Łaszczyk występował tam jako junior w ramach takiej fundacji Darka Michalczewskiego, był młodym prospektem, młodym, młodziutkim talentem wówczas. Potem był wyjazd do Stanów, bo kontynuacja kariery w Polsce i cały czas się o Kamilu mówiło jako o takim prospekcie. Już chyba czas skończyć mówić o Kamilu jako prospekcie i nadziei polskiego boksu. Jest już teraz bardziej zawodnikiem, który po prostu musi jak najszybciej dostać sprawdzian, musi dostać mocną walkę i zobaczymy, na co go stać, bo czas go goni. 31 lat w wadze piórkowej to jest całkiem już rozsądny wiek. No można oczywiście tutaj wspomnianego Kiko Martineza przytoczyć, który w wieku 36 lat po nokaucie został mistrzem świata, no ale Kamil Łaszczyk niespecjalnie jest zawodnikiem, który ma pojedyncze uderzenie i wątpię, żeby w starciu z którymkolwiek z mistrzów jednym ciosem walkę rozstrzygnął, także warto pracować i warto zasuwać, przede wszystkim sparingiem. Słyszałem, że tam Kamil niespecjalnie się spalił do wyjazdowych sparingów, to trzeba robić, bo bez tego tutaj nie ma nawet z kim separować w Polsce. I też ciekawa jest sytuacja, jeśli chodzi o te takie sprawy biznesowe wokół Kamila, bo dwóch zawodników wypadło z walki o pas EBU-EU, czyli pas Unii Europejskiej. Ekipa Kamila od dłuższego czasu celowała w ten pas mistrza Unii Europejskiej, potem mistrza Europy. Już od dawna mówiłem, że nie wiem, czy to jest słuszny kierunek, bo ze względu na te wszystkie komplikacje Kamila nie ma w rankingu boksu, jak od długiego czasu teraz powrócił, ale powrócił dopiero na miejsce 113, więc to żadne osiągnięcie. Na pewno nie tam Kamila widzieliśmy i nie na takiej pozycji on sam siebie widzi, no ale to jest jakiś tam początek po dłuższym czasie. Natomiast oficjalnie przetarg na walkę Kamila Łaszczyka z Francisco Grandelli o pas EBU-EU wyznaczony jest na 17 marca. Wszystko wskazuje na to, że jeśli do tego przetargu dojdzie, to ten przetarg wygrają Włosi, czyli promotorzy rywala Kamila, i to oni będą mieli prawo do organizacji walki. Mateusz Borek mówił, że Włosi chcą walkę zrobić 22 kwietnia, czyli za no, nieco ponad miesiąc, jakieś 5-6 tygodni. I z tego, co rozmawiałem z Kamilem, wcześniej z Mateuszem Borkiem i trener Wilczewski potem też jest tego zdania, że no, to jest zbyt mało czasu, żeby teraz się przygotować na Grandelliego. Kamil miał po drodze jakieś tam małe kontuzje, od tego sparował teraz cały czas pod Mańkuta i nagle tutaj praworęczny zawodnik w walce mistrzowskiej na wyjeździe 22 kwietnia, więc no, nie wiem, czy to się skończy tak, że Kamil zrezygnuje z tej walki i zobaczymy, co wtedy. Czy przypadkiem nie okaże się, że cały ten trud budowania jego rankingu EBU kosztem pozycji w boksrek nie pójdzie na marne i Kamil nie wypadnie za karę, no bo zrezygnował z mistrzowskiej walki jako challenger, nie wypadnie z rankingu EBU, także to już jest ostatni dzwonek. Nie wiem, czy to już nawet nie jest
bardziej niż ostatni dzwonek dla Kamila, żeby cokolwiek z tą karierą zrobić. Nie wiem, może warto zaryzykować jednak tę walkę z Grandelim, taki wóz albo przewóz. No nie wiem, zobaczymy. Czas pokaże. Na zakończenie jeszcze parę słów na temat Patryka Szymańskiego, który również konnie, tak jak Kamil Łaszczyk, boksował, walczył z Karolem Welterem i przegrał przed czasem tę walkę i po pojedynku ogłosił zakończenie kariery. To nie pierwszy raz, kiedy Patryk Szymański mówi zakończenie kariery, ale wydaje mi się, że teraz to już powinien być definitywny koniec. Patryk Szymański postawił wszystko na jedną kartę, ruszył na przygotowanie do Stanów Zjednoczonych, trenował pod okiem Andrzeja Fonfary, no ale w ringu wyglądało to dosyć podobnie do poprzednich walk, czyli widać było po pierwsze, że Patryk źle reaguje na mocne uderzenia, że ma kłopoty z przyjęciem ciosu. Widać było, że brakowało w tej walce już Patrykowi timingu. No widać było tę czutkę bokserską, którą zawsze miał, bo zawsze miał smykałkę do boksu. Technika u niego była na dobrym poziomie, ale no brakowało już timingu, była zła reakcja na ciosy i skończyło się to wszystko przed czasem. Ja przed tą walką mówiłem w wywiadzie z Patrykiem i w wywiadzie z Andrzejem Fonfarą, że ja spodziewam się ciężkiego pojedynku. Uważam, że Karol Welter to jest taki naturszczyk bokserski, który idzie cały czas do przodu, boksuje taki prosty, mocny sposób i taki rywal dla Patryka Szymańskiego, mając na uwadze jego poprzednie zestawienia z tego typu pięściarzami, to nie jest dobry pomysł. No i skończyło się w zasadzie tak, jak moim zdaniem miał się ten pojedynek skończyć, jak powinien się skończyć, oceniając styl boksowania jednego i drugiego. I, no, Patryk miał inną opcję, tak? On mówił przed walką, jak gdy powiedziałem, że to będzie trudna walka, to stwierdził, że nie, że to spodziewa się łatwiejszego pojedynku, że ring wszystko zweryfikuje, no ale zweryfikował w taki sposób, w jaki zweryfikował. Pokonał Patryka Karol Welter. I jeszcze słowa na temat wywiadu, bo Andrzej Fonfara, potem rozmawiałem z nim po walce, w wywiadzie powiedział coś takiego, chyba nawet nie wiem, czy to nie w odpowiedzi na moją sugestię, że skoro Patryk Szymański nie jest w stanie wygrać z Karolem Welterem, no to czas zawiesić rękawice na kołku, pora kończyć karierę. I poczytałem komentarze, nie jest to w żaden sposób moim zdaniem obraźliwe dla Karola Weltera. Fakty są proste. Karol jest w tym momencie, już abstrahując od tego, ile potrafi, jaki ma rekord, moim zdaniem nie powinien mieć porażki, bo wygrał z Przemkiem, powinien wygrać z Przemkiem Gorgoniem. No to jest na 174 pozycji w świecie w wadze super średniej, a w samej Polsce jest na miejscu 7, więc jeśli Patryk Szymański mówił o walkach, o dużych walkach, nie wiem, czy w Stanach, czy w Polsce, czy walkach nawet o Mistrzostwo Świata, bo wiadomo, takie plany ma każdy ambitny zawodnik, no to jeśli przegrywa z zawodnikiem numer 7 w Polsce i 174 na świecie, no to jest prosty sygnał, tak? To nie jest nie tędy droga i trzeba zapomnieć o walkach o Mistrzostwo Świata. Nie ma co tutaj sugerować, że to jest w jakiś sposób dyskredytowanie Karola Weltera. Po prostu no Karol Welter ma taką pozycję, jaką ma, i jeśli zestawimy 174 pozycję w boksreku, czy 7 w Polsce z planami mistrzowskimi, no to jest taki dobry papierek lakmusowy. Przy okazji, bo to jest też taka sytuacja, gdy walczy faworyt z zawodnikiem skazywanym na porażkę, choć ja mówiłem przed walką, że Welter dla mnie tutaj skazywany na porażkę absolutnie nie jest, wcale nie jest underdogiem w tej walce, no to bardziej się mówi o tym, że ten faworyt przegrywa, czy popularniejszy zawodnik przegrywa, a mniej się mówi o robocie i zwycięstwie tego, który wygrał. Podobną sytuację mieliśmy, nie wiem czy pamiętacie, z walką Szpilka-Różański, kiedy bardziej się mówiło o tym, że Szpilka walkę przegrał, a niż Różański wygrał, choć tam nie wiem jak typowali bukmacherzy, nie pamiętam, ale no, nie brakowało opinii takich, że to Różański z faworytem, a w każdym razie Szpilka był tym popularniejszym zawodnikiem i po walce więcej się mówiło o porażce Szpilki niż o wygranej Różańskiego. I trochę podobnie jest tutaj z Welterem i z Szymańskim, że wszyscy mówią, że Szymański przegrał, a nie, że Welter wygrał. Trzeba docenić Karola Weltera za to zwycięstwo. Moim zdaniem fajny zawodnik. W ogóle ta waga super średnia w Polsce jest niesamowicie ciekawa. Jeśli by zestawić zawodników z Polsatu z zawodnikami z TVP Sport, można zrobić niezły turniej. Nawet w obrębie pojedynczych telewizji, czy Polsatu, czy TVP Sport, też można fajne jakieś takie eliminacyjne walki porobić. I to tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Bandziory.